Witam Was serdecznie. Przed nami wieś Rybnica Leśna. To jest powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie. W tych krzakach tak zupełnie przypadkiem znaleziony przeze mnie cmentarz ewangelicki. Tu już widzicie jego słupki. Oczywiście od ogrodzenia. Porastają go kasztanowce. Tu jest jakiś fragment bramy na pewno. Tutaj zobaczcie jeszcze stare zawiasy. I zobaczymy, co też uda nam się tutaj znaleźć. Choć zdecydowanie cmentarz należy do bardziej zarośniętych. Tu są nagrobki widoczne z ulicy, to do nich przejdę na koniec, bo będzie najprościej. Zobaczcie, barwinek gęsto. Nawet jakieś wiązanki z kwiatów. Zobaczymy, ile grobów w tych chaszczach uda się znaleźć. A tu widzicie, pół drzewa jest złamane i pod nim jakieś groby już dostrzegam. Zaraz też spróbujemy tam podejść. O, na pewno ramy od nagrobków znajdziemy tu, a tu też płyta między zaroślami. Całkiem spore i pokaźne ramy znajdziemy tutaj. Niestety też mnóstwo pajęczyn. O, zobaczcie. Ramy, po środku jest taka podstawa do płyty, na której kiedyś pewnie były jakieś nazwiska. Tam sarnę przepłoszyłem, tego na nagraniu nie będzie widać raczej. I zobaczcie, tutaj całe rzędy zachowanych pięknie nagrobków. Jakiś muszę patyk na te pajęczyny znaleźć. O, tak jak widać, całe rzędy nagrobków. O cmentarzu nic nie wiem niestety na ten moment. No ale tak jak mówię, bardzo, bardzo przypadkowo dowiedziałem się o jego istnieniu. Tu kolejne rzędy nagrobków. Całkiem pokaźne już są te aleje tutaj. Tu z drugiej strony i nawet zobaczcie, tam po środku jest przewrócona chyba płyta pomnikowa. Być może z drugiej strony będzie nazwisko. I tu już koniec cmentarza. Nie jest on bardzo duży, ale zobaczcie, tu jest metalowy kawałek ogrodzenia wciąż z tyłu zachowany. Tu pełno kamieni nagrobnych między krzakami. No i tutaj tak to kiedyś pewnie wyglądało. Przynajmniej z grubsza. Przejdę chyba szybko tutaj, tak jak jest wydeptane w tych roślinach, bo pewnie coś tam, jakieś nagrobki są. Tu też możecie zobaczyć kolejny. I płyty, zobaczcie, jest płyta z nazwiskiem, potłuczona kawałek. To wszystko się przewróciło, tak jak widzicie na plecy. Rama nagrobków z przodu. Gdyby to oczyścić, no to całkiem pokaźny cmentarzyk wiejski nam się tutaj wyłania. No tak, trzeba się go trochę naszukać. Tu także ramy, zobaczcie, butelki wyrzucone i w rogu słupki właściwie na całej długości i tu także widzicie metalowe przęsła, również tutaj. No płot jest zachowany nieźle, oczywiście metalu nie ma, ale widać gdzie był i łatwo odtworzyć jak wyglądał. Tu na skraju widzicie kolejne kasztanowce. Tu nawet znicz, jakiś bardzo współczesny już. Też przyniesiony pewnie przez kogoś z okolicy. Tu zobaczcie jakieś ptasie gniazdo. Nie wiem, czy celowo to założone, czy spadło gdzieś z gałęzi. Tutaj grób ewidentnie rozkopany. Pytanie, czy przez człowieka, czy przez zwierzę. Choć możliwe, że przez zwierzę. Tu z tego nagrobku już wyrastają drzewa. Szkoda, że nie wygląda ten cmentarz lepiej. Tu także kolejny podstawa, rama, nagrobka rozwalona przez drzewo. Tam z kolei już jakaś płyta. Tam kolejne podstawy nagrobków. No widać, że jest tego tutaj mnóstwo i ten cmentarz tak z grubsza to zachowany jest nieźle moim zdaniem. Tu zobaczcie, także rama. Tam dwie kolejne, no i te to już całkiem potężne. Zobaczymy, czy tu na nich jest napis. Zaraz podejdę bliżej. Często w tym miejscu jest napis spoczywaj w pokoju, ale tutaj takiego niestety nie widać. I znów środkowa alejka. To teraz lewa strona.
No tutaj jest tych nagrobków znowu mnóstwo, ale także są one w dużej części zarośnięte. Choć tutaj ta ostatnia alejka, możecie zobaczyć, naprawdę, jeśli chodzi o układ cmentarza, no to zachowana jest w stanie idealnym. Tak pięknie te nagrobki są widoczne. Ciekawą rzecz znajdziemy też tu, zobaczcie, tutaj jest tablica też kiedyś z nazwiskiem, cała zachowana, przewrócona i rozbita. Niemniej zachowała się w całości. Podobnie chyba jak tutaj, no tu jest tyłem, wydaje mi się. No niewiele trzeba, żeby ten cmentarz naprawdę robił bardzo pozytywne wrażenie. Widać, że w dużym procencie jest on zachowany. No to, co zostało rozbite, oczywiście jest już nie do odzyskania. Tu zobaczcie też kasztany z poprzedniego roku, takie ciemne jeszcze. Teraz jest początek sierpnia, więc tegorocznych jeszcze raczej nie będzie. No ale zobaczcie, to gdyby oczyścić z tych zarośli, ładnie wyeksponować, a cmentarz robiłby na pewno dobre wrażenie. Tak jak mówię, układ alejkowy jest zachowany bardzo dobrze, a i te drzewa świadczą o tym, że układ roślinności też jest taki, jak był przed wojną. Wyjdziemy jeszcze tutaj szybko, gdyż te groby tu najbliżej ulicy mogą być z czasów już powojennych, zakładam. Tak, ten grób jest z roku 61 i 62, zobaczcie. Więc po wojnie prawdopodobnie cmentarz funkcjonował. Tu też resztka jeszcze płotu jest. Wejdziemy tu dalej. Tu zobaczcie, w ogóle grób jest bardzo ładnie oczyszczony. Rok 61. To są pewnie osadnicy, którzy na te tereny w pierwszych latach po II wojnie światowej zjeżdżali. Tutaj za to grób niemiecki, też całkiem nieźle zachowany, jeszcze pewnie przedwojenny. I tak teraz na szybko jeszcze tu z tyłu, o zobaczcie, no tu też tych pomników trochę jest, tu jakieś zwierzę jest za tym płotem zaraz, zobaczcie, sarna. Taka brązowa się tam przechadza, ale nie reaguje na mnie, mam nadzieję, że nie wściekła. Zobaczcie, kamienny krzyż pod płotem. A tu taki nagrobek. Też rok 61, pokój jego duszy napisane, więc też osoba z narodowości polskiej najpewniej. I tam alejka taka wzdłuż płotu, kolejna nagrobków widoczna. A tak cmentarz prezentuje się od strony ulicy. Widzimy te dwa polskie groby, najlepiej widoczne, i to właśnie one zwróciły moją uwagę przejeżdżając tą drogą. W tym odcinku ode mnie to wszystko. Wyszło to raczej spontanicznie, ale czasem i tak się zdarza. Kij na pajęczyny już nam się nie przyda. I takim pięknym, okołogórskim widokiem żegnam się z Wami. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.